debata, pojedynek wyborczy dzisiaj akurat poprowadzona wspólnie z Adamem Plutowskim. Dziennika Bogdanowskiego i Małgorzatą Jarzczewską z Telewizji Wybrzeże. Witamy Państwa, witamy kandydatów na burmistrza i dzisiaj troszeczkę inaczej, dlatego że zawsze my przedstawiamy, ale chcielibyśmy dać Państwu czas na to, żeby się przedstawić. Zanim to nastąpi, to Adam przybliży, jak będzie wyglądała dzisiejsza debata, także zasady pojedynku. Drodzy Państwo, przed telewizorami i kandydaci, nasz pojedynek będzie składał się z trzech rund. Takim małym, że tak powiem, małą rozgrzewką, wstępem będą dwie minuty, które Państwo będą mogli zaprezentować krótko swoje osoby, ale też podsumować pierwszą turę wyborów. O to chcielibyśmy Was poprosić. Ta zasadnicza runda rozpocznie się dwoma pytaniami skierowanymi do Was. Na to samo pytanie od Telewizji Wybrzeże i Dziennika Bałtyckiego będą Państwo odpowiadać. W kolejnej rundzie będziecie możliwość mieli zadania sobie dwóch pytań. I w trzeciej rundzie pytania, a więc głos oddajemy czytelnikom Dziennika Bałtyckiego i telewizjom Telewizji Wybrzeże. To będą trzy pytania, które Państwo wylosują z pojemników, które mamy tutaj przygotowane pod stolikiem. Na te trzy pytania będą Państwo mieli możliwość udzielenia odpowiedzi. Rozpoczynamy w takim układzie od przedstawienia swoich programów, a także podsumowania pierwszej tury wyborów. Zaczniemy od Pani Burmistrz Mirosławy Lehmann. Także dla Pani teraz już dwie minuty. Ja tylko jeszcze dopowiem, że w tle zegar, który mogą obserwować kandydaci, żeby w tym też w tych ramach czasowych się zmieścić. Proszę. Zapraszam. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że to dzisiejsze spotkanie nakierowane jest na rozwój gminy i tak mam nadzieję, że będzie ta dyskusja o to, ażeby powiedzieć o kilka słów przynajmniej o jej rozwoju. Tym rozwoju, który dotyczy samych kartos, ale przede wszystkim też 24 sołectw. Mamy dużo do zrobienia w zakresie dróg, utworzenia zielonej szkoły, powstania gimnazjum w Rolnicy. Natomiast w samym mieście rewitalizacja centrum kartus, dworca. Będzie realizowana obwodnica ze ścieżką rowerową do Grzybna. Oczywiście to jest projekt partnerski Zarządu Dróg Wojewódzkich, jak i miasta. Pozostaje także problem seniorów, jak i osób niepełnosprawnych. Te wszystkie zadania są już zaplanowane, ale także więcej, ponieważ również chcemy rozwijać sport. Kolejny program, który wprowadziliśmy, będziemy kontynuować, a działają już. Rozwój poprzez grę w koszykówkę, teraz wprowadzamy rozwój poprzez grę w piłkę ręczną. Działa już sekcja piłki nożnej, bardzo dobrze, dynamicznie rozwijająca się. I kolejna, która się rodzi, to jest tenis ziemny, który przepięknie rozwija się w Grzybnie. No i w Kiełpinie kolejna sekcja tenisa stołowego. Wiele imprez, które planujemy zrealizować, ponieważ imprezy kilkudniowe realizowane na kartuskim rynku to szansa na ściągnięcie turysty, a turysta przyjeżdża z pieniędzmi. Oczywiście, zakończyła Pani. Drodzy Państwo, te dwie minuty to jest czas maksymalny na to, żeby udzielić odpowiedzi. Jeśli chcecie, oczywiście w krótszym czasie taką możliwość mamy. A teraz głos oddajemy Panu Zdzisławowi Grzegorzowi Gołyńskiemu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Niezmiernie miło, że mogę dzisiaj wziąć udział w tym pojedynku. Zgodnie z pytaniem, jakie padło, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym Państwu, którzy brali udział w pierwszej turze wyborów. Również podziękować za to, że oddaliście głos na moją osobę. Jest to dla mnie duży zaszczyt i zobowiązanie na to, aby ewentualnie zrealizować Państwa oczekiwania. Tego obiecuję, że postaram się, żeby zrealizować to, czego Państwo oczekujecie. Wiele jest przed nami do zrobienia. Wiele rzeczy wymaga naprawy, wiele rzeczy wymaga tego, abyśmy spojrzeli na to zupełnie inaczej. Dlatego bardzo ważną rzeczą w przyszłej kadencji będzie to, aby wspólnie z Radą Miejską wypracować pewien kierunek działania i zadań inwestycyjnych, które będziemy uważali za priorytetowe, oczywiście w uzgodnieniu z Państwem, jako z tym najważniejszym ciałem, który tym aspektem społecznym. I o to będziemy prosili, żebyście Państwo również wspólnie z nami tworzyli przyszły budżet, żebyście Państwo włączyli się w to, abyśmy jak najlepiej mogli zrealizować zadania, które Państwo oczekują. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich Państwa na drugą turę wyborów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Co, przechodzimy do pierwszej rundy. Gościu Tobie przekazuje te pytania, które ja najpierw Państwu odczytam je.
To pytanie od zespołu przygotowanego Dziennika Wojewódzkiego. Niezależnie od tego, kto z Państwa wygra drugą turę wyborów i zostanie burmistrzem, nie ma wystarczającej liczby tak zwanych swoich radnych w Radzie Miejskiej w Kartuzach. Każdy z Państwa będzie skazany zatem na rządzenie wespół z zawiązaną już koalicją radnych, którym wiodą Porozumienie Samorządowe i Hecz. Jak wyobrażacie sobie Państwo tę współpracę z koalicją i co jesteście w stanie zaoferować jej liderom w zamian za popieranie działań burmistrza? Jako pierwszy odpowiada Pan Wojewódzki. Tak? Tak jest. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, chciałem powiedzieć, że to, jak przychodzi burmistrzowi zarządzać tą gminą i współpracować, to wspólnie już podjęliśmy pewne kroki. To Państwo również wybraliście swoich przedstawicieli, którzy mają Was reprezentować w Radzie Miejskiej. Burmistrz musi współpracować z każdym dla dobra tego miasta. Patrząc na układ w Radzie Miejskiej, bez względu na to, czy jedna grupa, czy druga ma więcej radnych, trzeba współpracować ze wszystkimi, być otwartym na wszystkie działania, które będą wynikały z organu, jakim jest Rada Gminy. Myślę, że proszę Państwa, najważniejszą rzeczą jest znalezienie wspólnego języka i wspólnego kierunku działania dla dobra naszej gminy, dla jej rozwoju, dlatego abyśmy w tej Radzie mogli wypracować wiele dobrych rzeczy, wiele dobrych inwestycji, różnych działań, które będą zmierzały do tego, abyśmy mogli naprawdę realizować również i zamierzenia i kierunki tej rozwoju tak gminy dla dobra państwa, dla dobra całej społeczności. Bez względu na wszystko, co się dzieje wokoło, burmistrz musi współpracować, bo nie ma innej możliwości. Rola burmistrza to rola służenia nie tylko społeczeństwu, ale również i współpracy ze wszystkimi organizacjami, instytucjami, tym bardziej również z najważniejszym organem, jakim jest Rada Miejska w Kartuzach. Tego również będę oczekiwał od wszystkich radnych, którzy są, abyśmy naprawdę wspólnie znaleźli wspólny temat, wspólne rozwiązania i tę deklaruję, że na pewno w tym kierunku będę starał się, aby tak poprowadzić naszą gminę, aby to zrealizować i Państwu spełnić te oczekiwania, których Państwo na nas pokładacie. Dziękujemy bardzo. O odpowiedź poprosimy Panią Mirosławę Lata. Oczywiście współpraca to bardzo ważny aspekt zarządzania gminą, nie tylko gminą Kartuzy, ale wszystkimi samorządami. Nasza gmina współpracowała przez ostatnie lata z wieloma instytucjami, samorządami, urzędami. Przykładem tego są projekty partnerskie, które są już w trakcie realizacji. Projekt partnerski chociażby tras rowerowych, gdzie gmina Kartuzy jest liderem, a partnerów jest 11. Kaszubski Pierśni, czyli Centra Informacji Turystycznej. I takich przykładów można by podać dużo. Współpraca z Radą oczywiście to ważna sprawa i o tym każdy, myślę, wie, bo to rzecz oczywista. I to, że udało się wypracować wiele inwestycji, Szanowni Państwo, w ostatnich 8 latach tych inwestycji wykonaliśmy ponad 150. To właśnie dzięki temu, że był konsensus z Radą, bo Rada ostateczną podejmowała decyzję i to jest przykład tej dobrej współpracy. Nie oznacza, że wszystko jest od razu pięknie, ładnie, jednomyślnie, to trzeba wypracować, a mi się to udawało przez 8 lat, co Państwo dostrzegacie i na terenie miasta, jak i 24 sołectw. Współpraca z Radami Sołeckimi. W 24 sołectwach prowadzony Fundusz Obywatelski nazwany Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a może czas na taki fundusz obywatelski w mieście, w osiedlach, to bardzo ważny aspekt przyszłości i rozwoju, ale przede wszystkim umiejętnego podejmowania decyzji przez mieszkańców, bo myślę, najważniejsze jest aktywizowanie mieszkańców do tego, aby zechcieli się wypowiadać, żeby brali udział w konsultacjach, a tych konsultacji przeprowadziliśmy też bardzo dużo w kluczowych inwestycjach. Myślę, że współpraca, partnerstwo, ja jestem też autorem programu Lokalne Partnerstwo, właśnie dlatego, że już wówczas, w 2000 roku, jako kierownik wydziału, uważałam, że partnerstwo między samorządem, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi jest szansą na rozwój i to, myślę, udowodniłam w ostatnich 8 latach. Powstało ponad 40 i rozwija się dynamicznie organizacji pozarządowych. Przedsiębiorcy też aktywnie współpracują z samorządem. To są przykłady, to są fakty. Dziękujemy bardzo. I teraz czas na pytanie od dziennikarzy telewizji Wybrzeże. Bardzo proszę. Przed wyborami kandydaci w programach i w debacie dużo mówili o inwestycjach w mieście, o konieczności oczyszczania jezior, zagospodarowania rynku, nowym dworcu. O wsi nie było nic. Co kandydaci mają do zaoferowania mieszkańcom sołectw, którzy przecież stanowią ponad połowę wyborców? Jako pierwsza tak. Kolejne pytanie będzie odpowiadać Pani Mirosława.
Myślę, że mówiliśmy podczas debat i różnych rozmów ze względu na ograniczony czas o bardzo ważnych inwestycjach rozwojowych, strategicznych inwestycjach. Natomiast na pewno nie zapomniałam o mieszkańcach 24 sołectw, co można przeczytać na mojej stronie mirosławaleman.pl. Oczywiście, że temat mieszkańców wsi zawsze był traktowany na równi z mieszkańcami miasta. Ten zrównoważony rozwój bardzo widoczny jest w szkołach. 20 ponad milionów złotych, które trafiły do naszych szkół na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, to pieniądze, które trafiały i do szkół w mieście, jak również do szkół na wsi. Wykupowaliśmy nowoczesne pomoce dydaktyczne dla szkół w mieście, jak i w szkołach na wsi. Zajęcia pozalekcyjne, punkty przedszkolne, których uruchomiliśmy przecież 8 w ostatnich 4 latach, powstały na terenach wiejskich. Program rozwoju obszarów wiejskich, który cieszy się tak dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, to też właśnie na obszary wiejskie. Ja zdaję sobie sprawę, że pewnie główną proroczką będą zawsze drogi, ale mamy ich ponad 400 km na terenie całej gminy, w tym około 20 w mieście. Pozostałe to są drogi, które trzeba modernizować, remontować, budować na obszarze wiejskim. A przypomnę, że wydaliśmy w ostatnich 8 latach na remonty dróg 70 milionów złotych. Także te drogi się poprawiły, ich jakość się poprawiła, co nie oznacza, że jesteśmy zadowoleni. Są kolejne działania do podjęcia, powstały boiska, powstały place zabaw. To wszystko na terenach wiejskich się zadziało. Także jest nieprawdą, że o tym zapomnieliśmy. Gdyby zliczyć te wszystkie inwestycje, które zostały wykonane, boiska wielofunkcyjne w Kolonii, w Mirachowie, punkty przedszkolne, zajęcia logopedyczne we wszystkich sołectwach, gdzie są szkoły. Także naprawdę jest mnóstwo rzeczy wykonanych, ale marzenia jeszcze są. Mamy marzenie, aby uruchomić zieloną szkołę w rejonie Krokowsko-Milachowskim, ponieważ jest to idealny teren położony na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Jesteśmy po rozmowach. Jest ogromna szansa na to, żeby ta szkoła powstała. Dziękuję. Tak, mamy w tle zegar, który przypomina kandydatom dzisiaj, którzy spotykają się podczas pojedynku, że czas na udzielenie odpowiedzi się zakończył. Na odpowiedź na to samo pytanie poprosimy pana Czesława Grzegorza Kubickiego. Tereny wiejskie to bardzo ważna rzecz i bardzo ważna część społeczeństwa tej gminy. Praktycznie ponad 50%. Myślę, że również ostatnie posunięcia terenów wiejskich pokazujące to, że są niezadowoleni z tego, w jaki sposób są dzielone środki finansowe, było również powodem tego, że nastąpiła chęć podziału i odłączenia się miasta od wsi. Myślę, że to właśnie był taki bodziec, który pokazał, że zostaliśmy gdzieś jako wieś troszeczkę pominięci. Rzeczywiście pytanie państwa bardzo słuszne. Uważam, że najważniejszą rzeczą w sołectwach, to jest od wielu lat sprawdzone, jest to najbardziej skuteczny sposób. Proszę państwa, sołtys i Rada Sołecka. To jest decydowanie o każdej rzeczy najdrobniejszej, która dotyczy danego środowiska. To dotyczy każdego drobiazgu, z którym ci ludzie się spotykają. To właśnie tam powinny zapadać decyzje, jak na najniższym szczeblu. I taką sprawdzoną instytucją to jest sołtys z Radą Sołecką, gdzie właśnie oni powinni decydować o tym, co dla tego środowiska jest najważniejsze. Co trzeba naprawić w pierwszej kolejności, co usprawnić, tak aby żyło im się bezpiecznie, lepiej, żeby były realizowane te ich postulaty. To nic innego, jak to, o czym mówimy również, żeby wprowadzić ten również budżet obywatelski. To właśnie te sołectwa, które mają i dysponują pewnymi środkami finansowymi, właśnie mają tą możliwość pokazania, że my już od tego dołu chcemy budować tą naszą społeczność, tą naszą lokalną, małą strukturę organizacyjną, jaką jest to sołectwo, jaką jest ta wieś. Od tego trzeba zacząć. To oni mają decydować i to ich głosy powinny do nas docierać, ponieważ wiedzą, czego najbardziej oczekują, jakie są ich potrzeby. I potem gmina i burmistrz powinna wspólnie z radą to zrealizować. Ale dać tą szansę rozwoju właśnie od dołu, od nich, bo oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, zakończyliśmy pierwszą rundę naszego pojedynku.